Zadanie 20. Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych od 20 do 40 losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 4 jest równe 1 czwarta, 2 siódme, 4 dziewiętnaste lub 3 dziesiąte. I standardowym krokiem przy tego typu zadaniach, pierwszym standardowym krokiem jest ustalenie liczby wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. W podanym zbiorze znajduje się 21 liczb. Dlatego liczba wszystkich możliwych zdarzeń, czyli wartość bezwzględna z omegi, jest również równa 21. W kolejnym kroku ustalimy liczbę zdarzeń sprzyjających. Zdarzeniem sprzyjającym będą wszystkie liczby z podanego zbioru, z podanego przedziału, które są podzielne bez reszty przez 4. I do tych liczb zaliczamy liczbę 20, 24, 28, 32, 36 oraz 40. Liczebność tego zbioru, który tutaj wypisałam, jest równa 6, czyli mamy takich 6 liczb, które spełniają warunek z zadania. Oznacza to, że liczba zdarzeń sprzyjających jest również równa 6. No i w ostatnim kroku liczymy prawdopodobieństwo, o które jesteśmy proszeni. Prawdopodobieństwo to policzymy ze wzoru, który masz tutaj wypisany w tej tabelce pierwszej po prawej stronie tablicy, czyli P od A, czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia sprzyjającego. To jest liczba zdarzeń sprzyjających na liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Czyli tutaj możemy zapisać, że P od A to się równa 6/21, przy czym tutaj licznik i mianownik możemy podzielić przez 3, więc otrzymujemy 2/7. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 4 ze wskazanego zbioru wynosi 2/7 i tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B.